Wielkanoc na Kaszubach to szczególny moment i ogrom tradycji z tym związanych. Wiele z nich nie jest w dzisiejszych czasach już kultywowanych, ale teraz postaramy się je Państwu przybliżyć. Gospodynie ze Zgorzałego, tym razem już nie w kuchni, a przy świątecznym stole. Zapraszamy. Błeże przeżegnymy i to widzę na te nasi produkty, mój przerechtowony i tary tym wielkanocnym zwyczajem chcemy sobie zebrać przy tym stole. Jeśli chcę na początku zapytać, jak to się des na Kaszubach wezdrzało z tym tradycją, a coś, co robiało w niedzielę palmewy, wieldzić fertk, piąc sobeta, a potem w same jastry. Jak to wezdrzało? Najpierw to chyba w niedzielę co szło do kościoła z tym palmą, bo to tak. No do kościoła co szło z palmami, ale w sobota to jeszcze było tym chodzę, jak ma palek nupi, to myślę po palmę naprzód, do lasa albo też na drogę, co rosły palmy. No, a przy okazji ty ma jeszcze urwele sobie jałówca taciego i ty cały tydzień on za piecem był są was i ty ma go dagowale w pierwszy dzień świąt, ale to. A ty bo nimi taci dziewczyta jak te nasze, są, cały rok wszędzie grozła. Bo to bo do Westry było i ty na zapiec. A ty jeszcze to co tak wykryszało i jeszcze na przejście radle w łóżku stało. Jeśli wiem tery takieś do dzysy jej robiony, że jak te palmy są pesłecone, to tego kłetka idzie zjeść. Niektóre nie zjedzą, żeby być zdrowym przez cały rok. Było to tak? Tak se robiało, cię to zjał. Tak to było. Trzeba było go zjeść, bo to żeby tak prześcichłe było od koniec. I to był taki człowiek, dla człowieka taki dobry duch na zdrowie, żeby se ono stało na cały rok. Przed chwilą my to jeszcze miele gedony, że w wielkim tydzeniu jechało so w płele. Ja ci robię te, co robiało w tym wielkim tydzeniu. To nie wiem, w wielkim tygodniu tylko na Józwa. Bo taci na Józwa bym przez płele bruzda. Choć było zmarzły, ale aby śnieg był, trzeba było jechać na Józwa przez płele bruzda. A później już, bo zależało to od tego, jak już no, bo łebę swój płele, bo nie raz było już przed Józwem łebę swój i odtajony, a nie raz po Józwie było. I ty na Józwa musiał być obowiązkowo bruzda. Bo z tego co jeździłem, to tery wielki piątk przesadzywy są kwiaty i wszystko jest zielone, bo to żeby to lepiej rosło. Nie we wielki piątk, tylko we wielkim tygodniu. Tyle co robił. I syf, i kwiaty, i wegródko, no wszystko, bo to we wielkim tygodniu, bo to je napełnia. Tyle co robią, bo ty to miał, kto zasuł albo kto przesadzał, to wszystko tego było pełno. No. Tak samo tu ma tyś kwiaty, jak so sadzało, to so przesadzało w wielkim tygodniu, wtedy one so przyjęły i nawet kwitły w roku, nie? To było taki pewni. Ale był i wtedy przyszedł ten czas, że przyszły siota. Wiadomo, w niedzielę chutko zrena, rezurekcja, to trzeba było iść, wszystko źle. Nie przytrzosło w sobota, w niedzieli palmowi, ja wtedy so szło z palm do kościoła, żeby to poświęcić, nie? I tak u palma miała szczyt z domu od grzmotów, od no, nieszczęść takich, nie? Także to było takie tradycja, symbol też. A później co cały tydzień to sprzątało doma tyś, trzeba było do rychtych wesprzątać na święta. Taki tradycja też było, że te zmiotci co czasem przerzucało do sąsada za płot, żeby jego będzie zajadły, a nie nas, nie? A wtedy w sobotę co szła tyś ze święconku. Trzeba było przerechtować no, to, co Pan Bóg dał, czyli dary Boże. No darem Bożym było to, co na Kaszubach się rosło, czyli musiał być chleb, musiał być masełko, sól, pieprz, chrzan. No i przede wszystkim jaja. Jaja jako symbol płodności, jako symbol też narodzenia nowego życia, bo przecież świętujemy, że Chrystus zmartwychwstał, także takie symboliczne rzeczy. No chrzan, babka, kuch, trochę wędlin, trochę jakieś kiełbaski, tak? Wszystko musiało się znaleźć właśnie w tym koszyku. My ten nasz, dzisiaj ten wielkanocny stół, tyś mój przerechtowany, jesteśmy zgłodniały, co? A jakby, jak bestia. Chcemy te zaciąć pomalinku naliwać. Jo, a mamy to przerechtowani tak bardzo fajną zupę, to jest żurek z białą kiełbasą, tak, z jajeczkiem. Tak jak kiedy są tradycyjne. Ale to są, ty wórz, ty to sami wórzce co nakładła. Ja miał bez wiosy. Ona tak z dołu to bierze, wiadomo co bierze.
Kasia z Kasią. Tam, ja ona dała, ty rzuć ci go. No, Bóg zapłać sobie dziewczynko. Jak chce Pan Bóg dzieciak wynagrodzi. Już poproszę. Każdy musiał spróbować po troszeczku z tych potraw, które się znalazły właśnie w koszyczku święcące, czyli każdy kawałek chleba, ciasta czy wędliny dzieliło się dokładnie na tyle osób, ile siedziało przy stole, aby właśnie każdy też mógł poczuć smak tych świąt. Ta zypa mu moi zjedzonu, co na jastrowym stole musiał bez analiz? Na jastrowym stole musi jest analiz baba wielkanocno, konieczno i to rozmaity babę. Tak jak mu medzysy u nas. Tak, tu cytrynowo, ale było i młodzowi, i pączowi, no różne babci były i gotowone też, parzone taci babci. I sernik ma to mumę też przygotowany, taci tradycyjny, no i też mazurek musi być i jajka. Jajka malowane, jajka faszerowane, no i swój skuborszta. No i wtedy jest wszystko to, co ze swiocącie jeśli stało. To ze swiocącie właśnie. Także, czyli pszan, włeda, masło, no i chleb. Chleb też świecące je, nie? W kosiku. To po tej zupie chcemy teraz zacząć kusk tej babci spróbować. Tak, mam sobie co na ciasto, ale ty babę. No mnie pierwszym, ale to... Ja może dostanę na pierwszy jako jedynak. O, ten jest dobry, wypiekły. Ale patrz, ja dostał gra przyjaciół. Lepsza jest dla ciebie. Jak ta niezla renowsiota w jastrze, jak to wezdrzało? Te Zeusy biegały do życi? Do życi, do jezora, tam, gdzie była woda i żeby so rano, zanim słońce windze, w pierwszy dzień świąt, w niedzielę łeb myć co ta woda, bo ona była taką uzdrawiająco cały rok. No nie chorował człowiek i też dała urodę, nie? Dla młodych dziewczutków, to im chodziło, żeby one są właśnie, taci młodzi były cały rok. Zysy te Zeusy też tak robią? Czy no Zeusy to oni to mają masę ci, nie? Rężni, do kosmetyczki ci. Ale jak to było z Rena, to my nie widzimy, my śpimy, jak one biegną. No ja myślę, że dla tych cywich to by ona się nawet w tej władzy wykąpała, jakby to była prawda, nie? Ale tak cię śledzę gudele i tak robię leczyć, nie? Przyszło od pędzełk, przyszło sikoni, tych zajca. Prezentów ja. Zajca, jak to tery gadają. No i tyś deguse przyszły. I deguse przyszły i wtedy przyszły knapi. No, niechternie to tak jak tatko gadał, to był taci wysuszany jałowiec, żeby to tak dych tych dało po tych nogach. No i gadale później we wsi, która z dziewczyn była najbardziej wydynkowana, ta budza miała największe powodzenie w całym roku u knapów. No i też tak bywało, nie? A was tam miał za młodo degowany Zeusy czy nie? Co, degowany? Jo. Ale flot, ile wlazło degowu? To tak na jeden raz ile się łapie? Od zesoc? No do nas tak szło trzech, czterech. Jeden trzymał pierzena. Jeden nodzi. Jo, i ty. Dobrze, co ale to. Ale, a później tak po tygodniu to nas ochwula, że to było dobre. To na chcawiocy, ale wtedy się właśnie nie tak gowa. Jo, wam powiem, że to jeszcze tak było, że jak so Zeus bała, nie, i so zamknął w izbie, to czasem jak ten kawaler so dogadał z jej tatkiem, to on go nawet puścił przez łekno, żeby wlazł do dom, no bo to była ta ci duma dla tych starków, że ich Zeus była wydęgowani, że takie powodzenie mu knapów, nie? Bo nawet drupka postawili do łekna, nie na piętro wlezle i szybawaj, ale i wlezle, bo dwierzę było zaszlajfowane drągiem i żeby do środka nikt nie wlezł, to łekny włazele. To się teraz było lepiej, teraz oni tą łedą, leją, to nie jest. A to tam nie, to są tam nie nasze, to my tam dagówka miele zawsze. To było richtig, a Weda to tam je chyba z całej centralnej Polski sprowadzą. A degusy się zesy chłodzą się nie? Chłodzą, robił to. Ja byłem jak je taką babcia starszy kłębita, wtedy żeby tak kuski tak nie bardzo je to bolało, to gałuści brzozów, nie? Tak sobie wydogę, też musi być wydogowane. W Głesce se chłodzała wsiota, baro wiemy. W Głesce właśnie pierwszy swioto to było, co sedzało doma, swoje rodzenie.
na drugi dzień to było na odwiedzywanie. I to tak sobie dzielę właśnie odwiedzywale ciasto, wiele sobie wzięłaś na psa. No i grele w kartę też, właśnie taka szybsku baśka. Ogromno. To jak, także... jak to je było pity? Żarty i spyrum. I spyrum żarty, tak to było. Zysy tak też pewno jest. Też, najbardziej to przecygało też te karty, bo wiadomo, no ty baści musiał być szczerzech, nie? A w cudzy nich tych szczerzech nie było. Także a jak jeden... so jadło, so piło i w kartę se grało, to so tyś to baci zażywało, nie? To je do dzisu, tak. A jak myślę, do góry, to mieli ten, do dwa jaja, nie chcę chleba, ale jaja. Żeby nie dówle chleba, no. Nie. No i tym, co Zeus wykupiał, żeby ją tak cały dzień nie dogowale, jak ona miała przygotowanie, przelechtowanie jaja, to ona sama mogła wykupić, nie, za te jaja. I ty widzę, te nasze jaja w cebuli, te cebulowe są przelechtowane. Zelony to, co robiało trewum. Jo. Zelony ma ziecio ma. Te dajeś skórę od brzozy, tyś farbowały. Skórę od cebulę, jo, w buraczkach też można było farbować. To było czerwone i wieście kolory były. Jo. Ja. No i ty, jak so tyś dągowało, jak była dziecka, no to my chodzili po całym wsi u nas poborocznie. No i te my ten, po 2-3 godziny to my mieli full kłeś tych jajów, nie? I ty szła do babci, a że babcia miała zewys do 4 lata i leżała na łóżku i ona mówi tam ja nie jałówcem, tylko właśnie tu rozpuścioną brzusku. No i to na jej życie, nie? To mi się dało, co jakąś się kula dodało do kłesika. No i to, a wszyscy nie mieli się kulady w tych czasach, pomarańczów nie było, nic nie było. No i... A, to w ogóle bogaty. No także to takie wspomnienia są też z dzieciństwa. No i to mięso co jadło w święta, nie? Bo w co dzień co nie jadło mięsa. Był mebele po płesce, wtedy tak przyszło zjeść tak kura, gąs, nie? To było ja myślę, że te wszyscy patelci, co były na wieldzi płest, pierwszony na płoca, no bo na balce w stodle to było zdjęty, wyciszczony. I na płest to, co zaczęło jeść w jastrę. Bo żeby właściwie płest, no cały płest, bo była też ta droga krzyżowa, te gościżale, no to wszystko przygotowywało właśnie do tej jastry. No i te były wyprawy. Tego spioconego jajka głównie tutaj nie było wiele. Wiadomo, że chyba wiele wiele górów wtedy. Ja myślę, my tery tyś jesmy, wypragły tyś chcemy sobie zjeść. No ale na ta, to u nas nie gudali na to jastra. To była wielgu noc. To było gudanie, na wielgu noc. Na jastra to teraz się to czuje, ale tak to jak już długo żyje, tak to było zawsze na wielgu noc. To trzeba było urodzić w mniejszym placu. Nie o co tu urodził tu i tu umrza. No. Kasza był urodzony. No też gada właśnie jak z tym kosiczkiem, co jeszła i to do głowa, to mówię pani, kraje pan rozdaje, proszę o święcone jaje. To był taki nasz wierszyk, co mogę tyle, że my w danym śledo od chacie do chacie i to my dostawili te jaja za to do głowoni. I też ten wierszyk był do tego wiadomo. W każdym było kuski inaczej, nie? Inaczej było. No. Każdy wies miał kuski inaczej. Swój miał czystaci zwyczaj. Wszystko było w to samo, jo, żeby to sobie dogować, żeby te jaja nazbierać. No to dziewczytko nic nie go doszło, no tak jest cechu. To jest uroczone przez mnie. Yeah. Kto by chciał woszty? No a to pytanie woszty. No dawać, a nie pytać. Ty mu co pitu. No, to co pitu, ten chod mnie nie daje. Ale ty coś wie. Jak był ten post, wtedy so chodzała na drogę krzyżową, ale też so doma, so przodłował na so robiło te pisanci, nie? Wszystko so przygotował cały czas na święta, żeby tak w tym domu tych rychtych było tak świąteczno, nie? Tego wszystkiego, żeby nie zabrakło niczego. To było najważniejsze, że każda rzecz musiała być te jaja, musiała być ta wyrszta, te kuche taci przyozdobioni, nie? I taci różni, wszystko, tak jak my tu dziś na stole mamy, tak wszystko musiało być. Ale jeszcze co dodać tu, że tym wszystkim, ten stół, to ten pierzut w tych chciach, ale najważniejsze to była ta spowiedź wielkanocna, czyli tu jak gdyby co szło do spowiedzy, no żeby iść do komunii na tę rezurekcję reno. Na 630, jak te dzwony zabiły, no to wszyscy z różnych stron, kwestu było bardzo daleko, ślepiechty, nie było, albo furmanko ma jechele, no i tyma dróżka ma rozmaitymi, śle do tego kościółka, te tłumy tych ludzi. No i też była ta właśnie ta komunia, to było też taki przeżycie, nie?
A dobrze, że ta Wielkanoc była, bo ty to był doma ornunk robiony. Izby były wam ja tu waszarowani, łekna była wam, a ty pocisali za mnie. I to było bynajmniej świata widzę z kawałek. Wszystko, co było zysyp się rechtowany, wsieści go spróbowele. Mnie to bardzo smakowało, myślę, wam Matyś. Ja bym chciał z tego placu tu wam bardzo serdecznie podziękować za tego, za przerechtowanie tego jastrowego stołu świątecznego i myślę, że na zakończenie rzeźby łez z górzałków dla wszystkich telewizów, to taci jastrowy rzeźby. Chryste Panie zmartwychwstał i rozjaśni naju ciemnotę. Przepłema, że w umocnieni wiary, nadziei, miłoty. Na te snoży świętowanie, niech mdzebelni dyngowani, zajk niech jaju w teli zniese, nie do zrechowani. Z najlepszym rzućbą ma na jastre, zgłyżał ci.